Babcia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy pochody, warty stada, niechaj nimi Pan Bóg włada. Otrzymałam dwa medale, które są dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ponieważ nie spodziewałam się, że za to, co robię, za swój wolontariat, za swoją jakby taką satysfakcję, można osiągnąć jeszcze coś więcej, czyli dodatkową motywację wśród pracowników Politechniki, wśród osób, które są bliskie na moim wydziale, czyli koleżanką i kolegą, a także z rąk dzisiaj otrzymałam od pana wojewody. I też taki dzisiaj przepiękny dzień, ponieważ jest nasze spotkanie troszkę takie może świąteczno-układkowe. I również z tego miejsca chciałabym życzyć wszystkim naszym pracownikom radości, spokoju, wesołości oraz właśnie tego, co mi się udaje, czyli dążenie do celu i wytrwałości w tym dążeniu. No i na nowy rok 2019 również wiele optymizmu, radości i spokoju. Pomyślności, spokoju, szczęścia w gronie rodziny, dużo, dużo odpoczynku i spełnienia wszystkich najskrytszych, zwłaszcza tych najskrytszych marzeń. Jest to niezwykły zaszczyt otrzymać od prezydenta tak wysokie wyróżnienie. Mam nadzieję, że jest to efekt docenienia tej ciężkiej pracy, jaką na rzecz uczelni wszyscy świadczymy. To obejmuje również te rzeczy takie ponad pracę na uczelni.